Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Pycha i pokora. Tymi słowami Jezus kończy fragment dzisiejszej Ewangelii. Zaraz przypominajmy się słowa, że w niebie jest miejsce na wszelkie wady, z wyjątkiem jednej, właśnie z wyjątkiem pychy. A w piekle jest miejsce na wszelkie zalety, z wyjątkiem jednej, z wyjątkiem pokory. Moi drodzy, trwa okres Wielkiego Postu, okres nawrócenia, pokuty. Takim znakiem bardzo wymownym, że człowiek wchodzi na drogę nawrócenia, jest moment i znak, że potrafi przyznać się do swoich błędów. Ale tego uczy nas tylko pokora. Pycha sprawia, że człowiek gdzieś zamyka się w sobie, że nie chce mówić o swojej słabości, myśli, że ona minie sama. Ta początkowa część Ewangelii, ten fragment, ten początkowy fragment dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam uczonych w piśmie faryzeuszów, tych, którzy prowadzą, mieli prowadzić ludzi do Boga. I są bardzo trudne słowa. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Rozdwojenie, taki dualizm. I tu, moi drodzy, trzeba odważnie powiedzieć, że ten fragment też dotyczy nas, kapłanów, nas duchownych. Jak często jest właśnie to rozdwojenie. Jak często właśnie łatwo kogoś napominać, mówić kazania w formie trzeciej i drugiej osoby. Bo powinniście, bo powinni, bo musimy, bo tak powinno być, tak powinieneś postępować. Ale najtrudniej mówić w formie pierwszej osoby, czy kazanie, czy świadectwo, właśnie homilię. Mówić o swoim doświadczeniu Boga. I tutaj właśnie Jezus przestrzega, bo ci faryzeusze, ci uczeni w piśmie, to ich doświadczenie Boga było bardzo nikłe. Dlatego był ten dualizm, to rozdwojenie. Sam mogę powiedzieć, że nie chciałbym, żeby moi parafianie, niektórych moich uczynków nie chciałbym, żeby naśladowali. Ale moi kochani, to nie jest czas Wielkiego Postu, nie jest czasem oceniania, ale przede wszystkim czasem refleksji, powrotu do Boga. I żeby tego dualizmu nie było. Żebyśmy to, co głosimy, też tym żyli. Potrzebujemy czegoś bardzo ważnego. Potrzebujemy waszej modlitwy, drodzy wierni. My, jako kapłani, ksiądz biskup Edward, potrzebujemy waszej modlitwy, żeby nasze życie było autentyczne. Żebyśmy to, co głosimy, również tym żyli. Ale to bardzo zależy od waszej modlitwy, waszej postawy też. Módlcie się za nas, kapłanów, za naszych biskupów. Amen.